Chciałem dzisiaj zacząć ostro od rana. Mówię, dużo roboty zrobię przez cały dzień, a tu o 13:30. Kurde, ile much. Kurczę, wewnątrz jest zimno przeokrutnie, ja pierdzielę. I co, kupiłem sobie płyn, wiecie, do na satynowy połysk. Chcę zobaczyć, czy mi trochę zminimalizuje te kurde produkcyjne wady na tych płytkach. Bo strasznie mnie to gryzie, że to jest. W końcu będę patrzył na tą podłogę następnych kilkanaście lat. Na każdej, w mniejszym lub większym stopniu są te rysy. Dobra, zaraz sprawdzę. O kurde. Ale by palucha włożył. Jaka wielka osa siedzi. Albo mały szerszeń. Z dwóch jedno. A nie wiem, czy wiecie, że taka nawet martwa osa, czy tam to co żądli, którekolwiek, może was ugryźć, nawet jak jest martwy, bo jak ją naciśniecie i wyjdzie te żądło, to się on wbije w palucha. Ta, żyje, tylko że zamarzła. No, wielka osa. Ja ciebie muszę wyrzucić, bo mi tu... No. By takiej nie zauważył, paluchem przejechał, to podejrzewam, żeby ucięła. Na dworze jest dużo cieplej, może odżyje i odleci. Wewnątrz jest 10,5 stopnia. A zaraz zobaczymy na dworzu, ile pokaże ten termometr. Wywieszę go na dwór na jakieś 5 minut. Powinien złapać temperaturę. I co jeszcze muszę przemyśleć? Może każdy z was coś podpowie, bo nieraz wasze podpowiedzi są pomocne. A nieraz po prostu trzeba zrobić jakieś kombo z waszymi podpowiedziami, czyli kilka pomysłów wziąć do kupy. Z każdego coś uczknąć i wychodzi pomysł na coś. A, tą wełnę przywiozłem, co mówiłem, że mam tą wełnę, ale to nie jest do końca, kurde, przecięte. To nie jest tu do końca przecięte, widzicie, tu ma te prążki. I żaden prążek mi nie pasował, żeby tam wokół komina to pasowało. Nie wiem, do czego to jest. To może na górę było rzeczywiście, a nie tutaj do... A może do tego. Napakowałem luźnej wełny dookoła tego otworu. Jak widzicie, nawaliłem tynku, zaraz to przeskrobię. Zezbroję to tutaj sobie siatką albo frizeliną i myślę, że nie będzie pękało. I wyszlifuję to, żeby to było na zero, żeby mi to nie wystawało. Bo kupiłem sobie, kurczę, przejście do pieca. To też nie wiem, miałem napisać i się dowiedzieć, czy to tak ma być. Komin ma 200 wyjścia, tak? No to 200 na 100 kupiłem, że tak powiem, przejście. No ale ja wkładam i... Zobaczcie. To ma z centymetr luzu. Przecież to powinno mi chyba na sztywno wyjść, tak? Czy ja źle myślę? To powinno wyjść na sztywno, po to jest ten sznur, żeby to doszczelnił. A nie, że to ma taki luz. Czy ja to muszę na jakąś kamionkę, albo na ten kwas, na który się komin składało. Tam mówię na to kwas, ale to była taka zaprawa kwasoodporna, czy tam żaroodporna. I może na tą zaprawę to trzeba włożyć, bo ja to jeszcze mam. I że tak powiem, wkleić to na stałe. Nie wiem, nie mam pojęcia po prostu. Nie jestem w kominach obyty, w piecach, także nie wiem, dlaczego to ma taki luz. Myślałem, że to musi na ciasno wejść, a tu dupa. Ta sprawa to jest wyłaz. No ja mam, kurczę, między krokwiami a sufitem będzie ze 40 cm, tak? 25 ma pustak. No to z 50, bo 25 ma pustak, 25 chyba miał wieniec. To mam 50 cm do
do dołu i teraz muszę jakąś konstrukcję tutaj wyrzeźbić, żeby do tej konstrukcji zamontować schody wyłazowe, tak, żeby mógł wychodzić na górę. A później muszę jakieś schodki dorobić, żeby jeszcze pokonać te 50 cm między wyłazem a wyjściem na sufit. Już myślałem, wiecie co myślałem? Czy nie obsadzić schodów wyłazowych między krokwie tam na górze, a tu po prostu zrobić taką rewizję wielką. Tylko nigdzie się nie spotkałem z tymi takimi dużymi rewizjami i to by była rzeźba, ale bym najpierw otwierał, wiecie, tą rewizję ogromną, a później dopiero bym otwierał te schody wyłazowe. Bo o co chodzi? Jakbym miał taką rewizję, to bym miał lepsze docieplenie, bo na tej rewizji by była wełna. Jakbym tą rewizję otwierał i zamykał, no to tam bym wkleił wełnę. Po zamknięciu by to, że tak powiem, dochodziło wszędzie do boków. A wiecie, jakie te wyłazy mają tą dyktę? Nie wiem, ile tam jest, 2,5 cm, 3? To jest tyle izolacji, co i nic. I teraz nie wiem, jak to rozwiązać. Znaczy, mam kilka pomysłów, ale nie wiem, który wybrać. Bo kantówki mi trochę zostało, więc mogę opuścić takie, wiecie, wąsy z jednej, z drugiej strony, cztery, zrobić skosy, później od tych wąsów, żeby to się nie chciało majtać i bujać, no i na dole też taki ramiak wykręcić, który będzie odpowiednikiem wyłazu i to wkomponować w sufit. Ile jest tej temperatury na dworzu? Kurde, jak się wychodzi, tak z lodówki by się wyszło. Tu jest 17 stopni na dworzu, 83 wilgotności. A wewnątrz było ile? 10? 7 stopni różnicy, tak jest wyziębiony budynek. O, ta odżyła. O. No jak się stawia? Ja ci życie uratowałem, od razu jak dupę zawija, skubana. Odżyje, teraz przy 17 stopniach to spokojnie odżyje i poleci. No to jedziemy. Jakiś przymiar sobie wezmę, żebym dziury nie wyrobił. No i dobrze jest. Ogip, czuję się. Będzie elegancko. No i proszę, 7 stopni różnicy. Jaka żywa od razu? No, gdzie ona odleciała? O! O, jeszcze mnie ugryź, że ci życie uratowałem. Zamiast mi to ukryć te rysy, to mi jeszcze uwydatniło. Bardziej uwidoczniło te rysy. Ja pierdziele, ale żem kurna pojechał kupować płytki fachowiec. Kurde mać. Nie wiem, czy wy to widzicie na filmiku, no ale teraz tu na tej zaimpregnowanej, jak bardzo widać, a na tej widać dużo mniej. Tak, to jest coś z produkcji, jak szło, jakiś był błąd na jakimś kamieniu, na jakiejś taśmie, jak przesuwało, to rysowało, bo na pewno nie u nich, bo to w paczkach u nich leżało. Także niemożliwe, żeby oni każdą przeszurali, nawet te, co są wewnątrz. A potem to jest drugi gatunek. Ale kurde, że ja tego nie zrobiłem, nie wziąłbym ich, jakbym to zobaczył. Na tych płytkach. Teraz to już co, no przecież nie wyrzucę, teraz 350 zł w błoto. Kładę i tyle. I będę na nie patrzył całe życie. Później jeszcze fugą się przejedzie i się fugą jeszcze szarą ubrudzi, żeby to zniknęło trochę. Ale kombinuję. W moich ostatnich perypetiach z klejem budowlanym robię to pianką niskoprężną. Jakąś tanią. Tą, którą kupiłem tylko po to, żeby płyty styropianowe na podłodze kleić. Tam wychodziło, nie wiem, 12 czy 13 zł za puszkę. No, niech sobie stygnie. A, miałeś sobie flizelinkę. Dobra, powklejamy takie pasy flizelinki, żeby to nie odpękało. Nie mam nigdzie flizelinki otwartej? No nie mam. Nie no, to za szeroko. Gdzie to taką flizelinę? Człowieku, pakujesz. Bierz tą rolkę. No i pięknie jest. Tak mi się wydaje. Kurde, jak się ciepło na dworzu zrobiło. 19,1 stopnia.
No, to jest różnica. Jak się tu przyjedzie robi, to trzeba wszystkie okna pootwierać i drzwi, żeby tu tego ciepła z dworu wpadło. Kurde, w pomieszczeniu 10 stopni, na zewnątrz 19.